Szanowni Państwo, Muzeum Narodowe w Poznaniu przez ponad 3 miesiące, od 12 marca do 27 czerwca, posiada blisko 100 niezwykłych obrazów stworzonych w latach 1840-1918. To wyjątkowe prace naszych największych artystów. Od momentu powstania z wielką siłą kształtowały świadomość narodową, pamięć historyczną, a także poczucie piękna i dumę z artystycznych osiągnięć naszych rodaków. Wystawa nosi niezwykle trafny tytuł – Polska. Siła obrazu. Niestety, obostrzenia sanitarne spowodowały, że bezpośredni kontakt z siłą obrazów Matejki, Grottgera, Branta, Chełmońskiego, braci Gierymskich i wielu, wielu innych znakomitych twórców ma tylko garść zwiedzających. Dlatego korzystając ze współpracy wypróbowanych partnerów, postanowiliśmy udostępnić je wirtualnie, w sprawdzonej już formie lekcji historii z wojewodą. Takie lekcje zaczęły się 4 lata temu, z udziałem młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Przygotowane wspólnie z kuratorium oświaty w Poznaniu, zajęcia odbywały się w różnych miejscach, pałacach, muzeach, plenerach, a nawet w zakładzie karnym. Spotkanie w szczególny sposób dotyczyły historii Wielkopolski, powstania wielkopolskiego i historii najnowszej. W ich organizacji uczestniczyli nauczyciele akademiccy, muzealnicy, historycy, nauczyciele i edukatorzy z wielu wielkopolskich instytucji, m.in. Instytutu Pamięci Narodowej, Muzeum Narodowego, Biblioteki Kórnickiej czy Wielkopolskiego Muzeum Niepodległości. Za każdym razem przybliżaliśmy historię Polski w sposób inny i szerszy niż podstawa programowa. Uczniowie poznali też dzięki lekcji w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym najnowocześniejsze narzędzia i sposoby zdobywania wiedzy historycznej, umożliwiające na przykład tworzenie gier miejskich. Teraz ponownie korzystamy z zaangażowania, przychylności i znakomitych kwalifikacji naszych partnerów, żeby ukazać Państwu siłę malarstwa polskiego. Dzisiejsza lekcja historii to zasługa wielu osób i instytucji. Wszystkim składam serdeczne podziękowania. Dziękuję Muzeum Narodowemu w Poznaniu i jego dyrektorowi, panu Tomaszowi Łęckiemu, który nas zaprosił. To kolejna lekcja historii, która odbywa się w gościnnych murach muzeum. Dziękuję Poznańskiemu Centrum Superkomputerowo-Sieciowemu za sprawienie po raz kolejny, że marzenie może się urzeczywistnić na ekranach monitorów. Dziękuję za stałą współpracę Wielkopolskiemu Kuratorium Oświaty, a szczególnie panu kuratorowi Robertowi Gawłowi, który jako historyk jest współprowadzącym dzisiejszą lekcję. Szczególnie ciepłe słowa podziękowania kieruję do wszystkich Państwa, którzy bierzecie udział w lekcji. Cieszę się, że postanowiliście poznać lub, co bardziej prawdopodobne, przypomnieć sobie arcydzieła polskiego malarstwa, stworzone w czasie, kiedy Polski nie było na mapie Europy. Przy tej klasie dziełach chodzi nie tylko o to, aby je zobaczyć. Warto je kontemplować, przemyśleć i poznać kontekst ich powstania. Dociec, co czuli twórcy i odbiorcy, rozszyfrować, o czym wtedy myśleli, jakie prezentowali sądy o historii, o społeczeństwie, o sobie samych. Bo to, co stworzyli, jest ważną częścią naszej współczesnej kultury, którą chłonęliśmy od najmłodszych lat. Kultura uświadamia wspólnotę uczuć, myśli i pochodzenia, uczy zrozumienia i akceptacji różnych opinii, daje odwagę tworzenia i kształtowania rzeczywistości. Człowiek mający wsparcie w kulturze może być w pełni sobą. Człowiek nieuczestniczący w kulturze będzie zawsze słabszy i narażony na samotność. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja historii z wojewodą taki materiał do przemyśleń Państwu dostarczy. Życzę wspaniałych wrażeń wizualnych i ciekawych refleksji.
Dzień dobry. Witam w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Nasze muzeum dysponuje przebogatymi kolekcjami obrazów, rzeźb, plakatów, wideo, kostiumów. Ale to, co szczególnie chciałbym polecić, to wystawa Polska Siła Obrazu. Jeżeli ktoś chce stanąć oko w oko, bezpośrednio albo za pośrednictwem tego filmu z pięknymi obrazami Matejki, Gierymskiego, Wyczółkowskiego, Branta, stanąć oko w oko z historią Polski, którą malarze wyobrażali, to koniecznie trzeba odwiedzić tę wystawę. Odwiedzić osobiście w murach Muzeum Narodowego albo za pośrednictwem tego filmu. Zapraszam. Witamy w Muzeum Narodowym w Poznaniu. Obejrzał pan wystawę Polska Siła Obrazu. Jakie są pana wrażenia? Co pan czuje? Dzień dobry. No, przede wszystkim jestem pod wrażeniem, ale jestem też wzruszony, bo udało się tutaj w muzeum zgromadzić dzieła najwybitniejszych polskich malarzy wspaniałego wieku malarstwa, właściwie od 1840 do początku I wojny światowej, czasu rozbiorów, czasu, który właściwie można nazwać interregnum, czyli bezkrólewiem, gdzie nie ma przywództwa duchowego, gdzie tę rolę przywództwa duchowego przejmują artyści, poeci, pisarze, ale także malarze, ale także kompozytorzy, czyli ludzie sztuki. Oni narzucają narrację, ale oni także pokazują wyobrażenie, jak historia Polski wyglądała i mówią językiem obrazów. No właśnie, kształtują w pewnym sensie naszą wyobraźnię na temat historii Polski, na temat polskości, tak jak na przykład Jan Matejko. No tu widzę Stańczyka przede mną. Jest niesamowity obraz, pięknie wyeksponowany. Stasiu Gąska. I tu chcę zwrócić uwagę, może warto zwrócić uwagę przy Stańczyku na to, że ten obraz wcale nie jest taki oczywisty. My go świetnie znamy, wszyscy doskonale wiemy, kto jest na tym obrazie przedstawiony. Natomiast tu warto zwrócić uwagę na to, że Jan Matejko właściwie bardzo poważny temat wielkiego kalibru, pierwszych symptomów upadku Rzeczpospolitej w XVI wieku, zapośrednicza przez taką bardzo lakoniczną, prostą scenę, prawda? Mamy właściwie jedną postać i to w dodatku postać pełną paradoksów, bo to błazen, który siedzi smutny. Prawda? Tak. To ma nas zaintrygować. To znaczy od strony historycznej tu jest dużo rzeczy pomieszanych, ale też nie możemy mówić o symptomach upadku, ponieważ Rzeczpospolita jeszcze jest przed fazą największego rozwoju, tego kiedy miała największe granice i była najpotężniejsza. Ale Matejko pokazuje tutaj tło wojny, którą toczyło Wielkie Księstwo Litewskie razem z Polską przeciwko Moskwie. Moskwie, która już wtedy próbowała zawiązywać sojusz z Zakonem Krzyżackim. I wydarzenia, które są na obrazie, są trochę inaczej w historii pokazane, bo jednak mimo tego zwycięstwa w bitwie pod Orszą w 1514 roku Smoleńsk żeśmy utracili. Wrota do Rosji czy w drugą stronę, zależy jak historię opowiadać. Jan Matejko bardzo mocno tu w tym obrazie pokazał właśnie to, jak ważne są decyzje, które są podejmowane i z jednej strony ten bal, który ma być niby świętem, radością. To właśnie z okazji, ten bal, który się dzieje w tle, prawda? Za tymi drzwiami. Z okazji właśnie zwycięstwa pod Orszą, a z drugiej strony ta daleka wizja już człowieka, który w inteligentny sposób patrzy zamyślony. Mówiłem Stasiu Gąska, bo tak się nazywał. Ten królewski błazen, przypomnę, czterech królów, którzy wynajmowali go do tej roli. Człowiek niesamowitego intelektu, ale przede wszystkim też dużej odwagi. A przez to, że był mądrym Stańczykiem, był mądrym błaznem, królowie lubili go słuchać. Taka bardzo ciekawa jest anegdota, kiedy to Stańczyk, chodząc gdzieś tam po Krakowie, został zaatakowany przez jakichś ludzi, którzy gdzieś obdarli go z ubrań. Król się naigrywał z niego i śmiał i mówi: obdarto ciebie z ubrań, błaźnie. A on mówi: królu, a ciebie obdarto ze Smoleńska, a ty milczysz. Także widać, że miał tę odwagę, ale też daleko patrzył.
i ta twarz, taka, ten przenikliwy wzrok, bo to przecież twarz... To właśnie twarz samego Jana Matejki przecież, co miało być jawną deklaracją, prawda? Że w pewnym sensie Jan Matejko, ten, który rzeczywiście przyjmuje tą postawę wieszcza, malarza wieszcza, no właśnie utożsamia się ze Stańczykiem. Chce być tym, który widzi szerzej, więcej niż jego zwierzchnicy. Dokładnie tak jak Stańczyk, który w samotności właściwie unosi odpowiedzialność, ciężar tej sytuacji politycznej, prawda? Przeczytał list, który właśnie leży na stole i sam właściwie sam osamotniony konfrontuje się z tą sytuacją, podczas gdy dwór się bawi. Być może Jan Matejko chciał właśnie, pokazywał, że czuje to samo. Ten obraz jest na tyle wymowny, że właściwie jest sam Stańczyk też staje się symbolem szkoły myślenia o historii Polski. To znaczy szkoły konserwatystów krakowskich, z niektórymi z tych wybitnych naukowców, jak rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Józef Szujski, czy Walerian Kalinka, czy też Michał Bobrzyński, Matejko się utożsamiał. Tak? Oni mówili o tym, że myśmy sami winni temu wszystkiemu, co się stało. To głównie te wewnętrzne przyczyny, długotrwały rozkład państwa doprowadził do katastrofy. Stańczyk więc jest tym takim obrazem, ikoną, powiedziałbym, tego sposobu myślenia, zadumy, tego, jak ważne są pojedyncze decyzje, jak one mocno wpływają na to, co będzie później, ale dla nas też ważne to jest, że trzeba rozumieć historię, a szczególnie własnego narodu, żeby potrafić oceniać współczesność i rzeczywistość. A warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy taką szczególną formułę malarstwa historycznego, bo to nie jest ten taki najbardziej znany Matejko, który maluje wielopostaciowe, olbrzymie obrazy, ale właśnie taki bardzo kameralny, skromny obraz, na którym właściwie to jednostka, pojedyncza osoba ze swoimi przeżyciami konfrontuje się z tą wielką historią, prawda? Zresztą tutaj zamyka. Trzeba powiedzieć, że on jest też pięknie wyeksponowany. To jest mistrzostwo, tak? Czytałem różne opracowania mówiące o tej wystawie i komentarze. Tak naprawdę trzeba pogratulować tutaj Muzeum Narodowemu w Poznaniu, że tak pięknie Stańczyka pokazujecie. Mhm. A w kontekście tej szkoły krakowskiej, o której pan mówił i tej postawy, powiedzmy, szukającej winy, mimo wszystko właśnie w polskich szeregach, no tu chyba warto wspomnieć obraz, który otwiera wystawę, Rejtana, prawda? Znowu Jan Matejko, ale w troszeczkę innej odsłonie. I tu znowu może jako historyk sztuki spróbuję zacząć od tego, co widać na obrazie, gdybyśmy go pozbawili zupełnie kontekstu, wiedzy na temat tego, co tam na nim się dzieje. Mamy znowu wielki skandal, jakieś ważne wydarzenie. Mamy jakiś dramat, który wypisany jest przede wszystkim w tej postaci Rejtana, którego nie znając, moglibyśmy zadać pytanie, czy to szaleniec, czy to jakiś szlachetny buntownik, czy to pijak i hazardzista. Zresztą tu warto dopowiedzieć, że przecież we Francji, gdy pokazano ten obraz pierwszy raz, to właśnie w ten sposób tak zinterpretowano tą postać, ponieważ Francuzi nie znali tej historii. Natomiast właśnie można zapytać, czy pijak, czy raczej właśnie jakiś szlachetny bohater narodowy. Właśnie, a co widzi historyk w tym obrazie? To znaczy, historyk widzi przede wszystkim bardzo dramatyczny okres dziejów Polski. W 1772 roku był pierwszy rozbiór, którego dokonały trzy ościenne mocarstwa, a w kwietniu 1773 roku właśnie ma miejsce ten Sejm, który był Sejmem mającym zatwierdzić układy rozbiorowe. Matejko pomieszał tutaj wiele postaci, które w tym samym miejscu być nie mogły z różnych przyczyn. Dokładnie, to ale typowy zabieg. Wyrazistość, ta ekspresja i to w tym jednym miejscu pokazanie tego natłoku, także myślenia o historii, pokazuje też jakiś dramatyzm, tak? Poniński wezwał straż, to łajdak, jakich mało, pisał Jacek Kaczmarski. I faktycznie my musimy rozróżnić zdrajców, tych, którzy są na sakwie obcych ambasadorów. Zresztą te pieniądze rozsypane tam na podłodze, poprzewracane krzesła. Ślepota szlachty, tak? Która nie widziała, w jaką stronę to wszystko idzie. Przecież nic się nie stanie. Oni to tylko przyklepią i dalej pójdziemy do
swoich spraw, a jednakowoż krótkowzroczność. Czy też broniono dawnych praw, jak to się mówiło, i ten rejtant rozdarty, jak się nie zna kontekstu, jak się historii nie zna, to można powiedzieć, jakiś szaleniec, że to jest człowiek niepoczytalny, że to jest człowiek, który robi tam zamęt, niewłaściwie o co tutaj chodzi. Przygląda się temu ambasador rosyjski w obecności dwóch dam, a jeszcze, żeby nadać takiego bardzo mocnego charakteru temu obrazowi, jest caryca na portrecie i no fizycznie właśnie. Tam nie ma, ale tak naprawdę ona tym wszystkim steruje. Patronuje tej wydarzenia. I to jest wydarzenie. Też przykład z punktu widzenia historii, że jednakowoż w dobry sposób to liberum veto wykorzystano, ponieważ Rejtan protestuje przeciwko temu, żeby ten Sejm był skonfederowany. A znaczyło to, że będzie większością głosów przyjmowana dana ustawa. Chodziło więc o to, żeby załatwić pod dyktando obcych dworów to, co się stało, czyli przyklepać rozbiory. A Rejtan przeciwko temu protestuje. Jest jakaś też nadzieja w tym obrazie, zwróćcie uwagę, tu do młodych ludzi mówię, na postać młodzieńca, który z tyłu w tle jest z szablą w ręku i kokardę ma, jako już to symbol takiego nowego spojrzenia, ale takie wtrącenie symboliczne. Republikańskiego, bo przecież Polska ma bardzo długie tradycje republikańskie, ale nadziei na walkę. Na to, że się tak nie może to skończyć. Przecież ten naród ma zbyt silnego ducha, który w tej chwili tu upada, ale on się musi kiedyś odrodzić. Mhm. Tak możemy Rejtana odczytywać. Niesamowite dzieło. Mhm. No właśnie, i te wtrącenia takie już bardziej kierujące nas ku interpretacji tej sceny, właśnie ta postać mężczyzny z szablą, tego właśnie potencjalnego rewolucjonisty, ale też na przykład bierna sylwetka króla, który przypatruje się całej tej scenie. To wszystko ma być niesłychanie wymowne i tutaj właśnie może warto podkreślić to, że właśnie tak też powinno się patrzeć na Jana Matejkę. To jest kreacja artystyczna. Rzeczywiście wielu postaci tam przecież nie było. Albo brały w tym zupełnie w inny sposób brały udział w tych procesach historycznych. I Jan Matejko oczywiście robi to specjalnie po to, żeby nas pouczać, żeby interpretować historię, nie tylko ją biernie ilustrować. Czasami tak ufnie do tych obrazów podchodzimy, podczas gdy to raczej wizja samego artysty, która, tak jak na początku mówiliśmy, ma oskarżyć, ma włożyć kij w mrowisko. No, cała szkoła malarstwa historycznego bardzo mocno jest wokół Matejki zbudowana. Zresztą sam Wyspiański mówi, bez tego mistrza my byśmy nie mieli nauczyciela historii, który jednak uczył po swojemu. On to interpretował po swojemu, ale właśnie o to chodzi, że te obrazy wywołały dyskusję, tak? Bo przecież duża część ziemiaństwa uważa, że to jest jakaś... Ten obraz jest obrazoburczy, tak? Nie było. No przecież nie można tak oskarżać. Nie można jeszcze plugawić trupa matki, jak pisał Kraszewski. Mm-hmm. Także mamy tutaj, był duży podział, ale chyba o to chodziło, żeby pobudzić ludzi do myślenia, bo póki myślimy, to jesteśmy ludźmi. Tak jest. Chociaż niestety sam ja, niestety, nie wiadomo, ale sam Jan Matejko uległ, spokorniał wobec tej krytyki, prawda, jak wiemy. Zresztą tutaj mamy zawieszenie dzwonu Zygmunta, na którym widać już zupełnie inną retorykę. Dzieło późniejsze, w którym Jan Matejko no, podejmuje temat jak najbardziej pozytywny, właściwie jednoznacznie pozytywny. Wątek ostatnich Jagiellonów, prawda, ten splendor, który tu widzimy. Scena jest z 1521 roku. Nazywa się obraz Zawieszenie dzwonu, choć on tu jest wyciągany z formy. Co istotne, a Matejko pokazuje właśnie kwintesencję potęgi Jagiellonów, potęgi Złotego Wieku. To jest niesamowita treść tego obrazu, ale jakże spokojnego, jakże optymistycznego. Także też widać, majestatycznego, widać pewną ewolucję tutaj u niego w malarstwie. Piękny obraz. Mm-hmm. Niemniej trzeba podkreślić, że jednak Matejko właśnie zmienia tą retorykę. Już bardziej porzuca tą postawę oskarżania, potępiania, prawda? A już bardziej idzie w kierunku po prostu krzepienia serc, prawda? Podnoszenia nadziei, budowania pewnej legendy wokół polskości, wokół tego, co może tą Polskę symbolizować, tak jak tutaj ten dzwon Zygmunta, prawda? Symbol właściwie sukcesów, można by powiedzieć. Taka rola nauczyciela, żeby starać się mówić prawdę.
radę, żeby też pobudzać do myślenia, ale dawać nadzieję. I taki był Matejko. No właśnie, on tutaj troszeczkę te czasy XVI wieku właśnie mitologizuje, buduje legendę poprzez też to bogactwo, które ukazuje, ten splendor. Wiele jego obrazów też ma olbrzymie formaty, co ma oczywiście wzmagać jeszcze ten zachwyt po prostu, ten patos. Ale na to wygląda, że ta mitologizacja była potrzebna. Miała integrować naród, miała budować poczucie wspólnoty, tego, że świadomość tego, że nasz kraj był potężny i że tą potęgę można jakoś odrodzić, można ją jakoś dziś, tu i teraz celebrować. I w sumie tutaj możemy też przejść do tego kolejnego wątku wystawy, który nas odwraca od tych wątków historycznych. Możemy je na chwilę może zostawić za sobą, a przejść do tego tematu dramat teraźniejszości, prawda? I do tych dzieł, które... Dramat jest mocno osadzony w historii znowuż. Nie potrafią uciec od tego. Tak, tak, tak. W pewnym sensie ta teraźniejszość też jest mitologizowana, prawda? Też jest widziana z perspektywy tego romantycznego, romantycznej postawy gloryfikującej przeszłość, prawda? Tutaj chociażby przytoczmy tego Artura Grottgera i jego cykl Polonia, który tutaj wisi. Mamy 9 heliograwiur z rysunkami Artura Grottgera, ale chociażby gdybyśmy spojrzeli na bitwę, prawda? Jako taki przykład najbardziej dosłowny przedstawienia powstania styczniowego, czyli największego dramatu ówczesnej teraźniejszości. No to właśnie można by się zastanowić, czy to realność, czy to mitologizacja. No bo co tam widzimy? Znowu można zadać pytanie, co widać na tym obrazie? Mamy grupę postaci, która jest zintegrowana w jakąś mobilizacją, jakąś walecznością. To niezwykle takie heroizowane pozy, ale również fakt, że widzimy tam reprezentantów różnych grup społecznych, prawda? Którzy jakby wspólnym celem są zajęci i w tych heroicznych pozach rzeczywiście świadczą o swojej waleczności. Też jakieś takie gesty zawierzenia, prawda, zwrotku ku Bogu, jako takie gesty również wiążące całą tą scenę z wiarą, prawda. To wszystko tutaj Grottger odrysował. A co widzi historyk, gdy patrzy na te sceny? Historyk przede wszystkim chciałby powiedzieć, że to był czas także dużego podziału i poglądów Polaków na to, czy się bić, czy się nie bić. To wiele rzeczy na to wpływało. Z jednej strony to, w jakim zaborze się wychowywano, bo różne poglądy były na sprawę walki o niepodległość, jaką drogą do niej iść. Każdy z zaborów mniej więcej miał jeden cel, ale ta droga była różna. A to, że powstanie wybuchło, to także budziło krytykę. Zresztą wybucha w jakiś sposób pośredni poprzez decyzję Polaka, tak? Hrabiego Aleksandra Wielopolskiego, który zarządził brankę, aby tych młodych ludzi, którzy tak bardzo byli zaangażowani w sprawę niepodległości, powstrzymać. A oni jednak się nie dali powstrzymać. I powstanie wybucha w styczniu 1863 roku. Ten obraz, ten rysunek Grottgera, który pani tu wymienia, bitwa, on też jest wyobrażeniem malarza o tym, jakie to powstanie było, jak było heroiczne. Wyobrażeniem? Ponieważ Grottgera tam nie było, rzeczywiście. Właśnie. On tylko słyszał. Jednak doradzono, żeby nie poszedł tam walczyć. Ten sztandar, wokół którego się skupiają powstańcy, ta różnorodność postaci z różnych stanów, bo przecież zamiarem rządu narodowego były także przemiany społeczne, które mogłyby po powstaniu nastąpić, a niestety paradoksalnie, fatalnie, z punktu widzenia jakiegoś takiej racji stanu, choć nie fatalnie dla samych chłopów, to nadanie ziemi i uwłaszczenie nastąpiło dopiero u schyłku powstania i to z dekretu carskiego. Także jest to obraz, zresztą cała seria Polonia, ona jest bardzo mocno emocjonalna. Z drugiej strony też chyba zadanie Grottgera, takim zamysłem było to, żeby jak najwięcej propagować tego typu rysunków w Europie. Nawet fotografie na podstawie tych rysunków robiono, pierwsze fotografie, które się pojawiały. Czyli można by powiedzieć, miało to jakiś wymiar właśnie taki edukacyjny, może też propagandowy, co kończyło się tym, że obok Matejki także Grottger będzie wisiał, reprodukcje będą wisiały w wielu polskich domach. Powstania styczniowego, czyli właściwie tak naprawdę jego oczyma męczeństwa narodu. Tak, tak. To jest taka historia męczeńska narodu polskiego. No i tutaj trzeba by zadać pytanie, czy rzeczywiście tak to wszystko wyglądało. Tak jak pan mówił, propaganda tu wybrzmiewa. Zwłaszcza gdy zastawimy naszego Grottgera z Gierymskim, który wisi nieopodal.
który był uczestnikiem powstania styczniowego. Uczciwość świadka tamtych wydarzeń, ale też taka wrażliwość realisty sprawia, że właściwie widzimy obraz zupełnie inny. Monotonia, to akurat prawdopodobnie Kielecczyzna tutaj ukazana, gdzie Max Gierymski wraz zresztą z Adamem Chmielowskim, późniejszym bratem Albertem, działał jako 17-latek, czyli młody chłopak. I rzeczywiście nastrój tego obrazu jest niesamowity. Rzeczywiście z jednej strony nie wiemy właściwie, co się wydarza, prawda? Jakaś anonimowa, dziwna, anonimowa grupa, dziwna scena i takie tylko, taka niepewność, napięcie wiszące w powietrzu. Nie do końca wiemy, co odwróciło uwagę tych postaci, jak, do jakiej wymiany zdań tam dochodzi, ale to napięcie, które wisi w powietrzu, mam wrażenie, że oddziałuje na widza jeszcze silniej niż te retoryczne gesty Grottgera. Dlatego tutaj ten obraz jest tak bardzo autentyczny. To znaczy jest widziany oczyma człowieka, który to przeżywał, który to widział. Musimy pamiętać o tym, że powstanie styczniowe bardzo różniło się od powstania listopadowego. Powstanie listopadowe jednak to były regularne bitwy, które Wojsko Polskie, Wojsko Królestwa Polskiego toczyło z oddziałami rosyjskimi. Tutaj jednak nie ma zwartych oddziałów, są mniejsze oddziały, nie ma takich dużych bitew. Tak? To są potyczki. Tak tych jak potyczek, tu widać, potyczek było bardzo wiele, mówi się, że ponad 1200. I właśnie patrole gdzieś w jakichś w różnych miejscach można było spotkać Rosjan, można było trafić na rosyjską kulę czy jakiś patrol właśnie rosyjski. Także to jest bardzo ładnie pokazane w sposób taki bardzo autentyczny. Będąc tutaj w Poznaniu, my musimy też przypomnieć udział Wielkopolan w powstaniu styczniowym, bo przecież oni byli w innym zaborze. Oni się musieli przedzierać przez kordon. Niesamowita historia uczniów liceum w Trzemesznie, które w tym roku obchodzi 245 lat istnienia. Marian Langiewicz tam chodził. Tam jest do dzisiaj w tej szkole przechowywana praca jego maturalna. Razem z 60 gimnazjalistami poszedł walczyć. Tak? On był też dyktatorem, przypominam, powstania styczniowego. Takie czyny, to była wielka odwaga i w różny sposób oceniano sam wybuch powstania, ale jednak duża część tych młodych ludzi, ale nie tylko młodych, poparła powstanie bądź poszła do niego z poczucia obowiązku. Nawet ci, którzy zdawali sobie sprawę, że może to jest czyn heroiczny, może to jest czyn w jakiś sposób absurdalny w tamtej sytuacji geopolitycznej w Europie, ale jednak tak trzeba było zrobić. Potem w odrodzonej już Rzeczypospolitej, szczególnie naczelnikowi państwa Piłsudskiemu, zależało na tym, żeby ten mit powstania styczniowego podtrzymać, go kultywować. To z tego powodu szyto mundury dla weteranów już bardzo sędziwych powstania. Należało im oddawać honory. Nawet generał, nawet marszałek musiał przed nimi salutować. Na tym także budowano tożsamość. A obrazy temu pomagały, bo jak mówiliśmy, tak, one były w domach, wisiały ich reprodukcje, uczyły permanentnie, czyli malarze uczyli historii w piękny sposób. Chociaż Max Gierymski również pokazuje, no właśnie, to inne oblicze, bardzo osobisty odbiór tego, co tam się musiało dziać, bo no, trzeba przypomnieć, że to jednak byli młodzi ludzie, którzy przez ten wybór często pogrzebali swoje plany, swoje nadzieje. Konsekwencje były wielkie, tak? No to właśnie. Znaczy, to były zsyłki, to były konfiskaty majątków, to były prześladowania, śmierć często, także no to jest... I sam Max Gierymski, żeby móc dalej malować, autor tego dzieła, żeby móc dalej malować, też musiał bardzo pilnie ukrywać tą przeszłość, prawda? Żeby w ogóle móc dalej się rozwijać. Także ta ambiwalencja tych oceny tych wydarzeń jest ciekawa, jest ważna. I ja myślę, że to można ciekawie też połączyć tutaj z takim w ogóle trochę innym obliczem przedstawiania historii wątków polskich właśnie. Mam tu na myśli Jacka Malczewskiego, prawda? Który mimo, że uczeń wielkiego mistrza Jana Matejki, to podejmuje te wątki w zupełnie innym tonie. No bo właśnie, spójrzmy na przykład na Melancholię. Co tam widać? Może pan powie, co pan widzi na tym obrazie? To znaczy, ten obraz wymaga
jakby wejścia w interakcję z malarzem bardzo mocnego, tak? Bo dla mnie melancholia jest tą właśnie wizją malarską, tak? Jak widzi Jacek Malczewski, zresztą obraz chyba najbardziej znaczący z polskich obrazów końcówki już XIX wieku. Symbolistyczny. Gdzie z tego płótna, z tej pracowni wylewa się cała fala, cały rząd postaci niesamowicie ciekawych z atrybutami. Widzimy więc tam młodych ludzi i starszych i pewnie powstańców. Te kosy, krzyże, ta Polska, która w tym obrazie jest tak mocno i szynele nad te płaszcze, tak, tych zesłańców syberyjskich. Jakaś część tam jest unosząca się ludzi, którzy już pewnie nie żyją albo za chwilę umrą. Na pewno w walce zginęli, bo jakże inaczej. No i ten parapet i to okno, które jest jakąś granicą i ta czarna postać. Tajemnicza. Także tu już musi historyk sztuki wypowiedzieć się głębiej. Co prawda warto dodać, że Jacek Malczewski zostawił nas w zupełnej bezradności, nigdy nie tłumaczył swoich obrazów. Wręcz mówił, że zapytajcie historyków sztuki, oni wam powiedzą. No więc właśnie, pytanie do historyka sztuki. No tutaj warto ten obraz widzieć rzeczywiście w kontekście również tej olbrzymiej presji, jaką Jacek Malczewski przeżywał ze strony Jana Matejki, swojego mistrza, który upatrywał w nim swojego kontynuatora, prawda? Miał również malować te wielkie płótna, które będą roztrząsać te wielkie dramaty narodu. I wydaje się na pierwszy rzut oka, że Malczewski to robi, prawda? No bo maluje w końcu tych powstańców, tych sybiraków. Wszystkie te postaci są wpisane w naszą wyobraźnię, jeżeli chodzi o skojarzenia z polskością. Ale równocześnie, no właśnie, zapośrednicza tą scenę przez obecność tego malarza, który siedzi w kącie i właściwie powołuje całą tą scenę do życia, do istnienia. I to właśnie jest bardzo ciekawy gest, bo on w ten sposób podkreśla, że zawsze ukazywanie historii, widzenie historii jest subiektywne, jest jakąś wizją, jest kreacją, że w pewnym sensie artysta kreuje widzenie historii, niekoniecznie jest to dosłowne widzenie faktów, prawda? Tak jak Matejka pozwalał nam ulegać wrażeniu, że jest wiarygodny, tak tutaj Malczewski raczej rozmywa to złudzenie, prawda? On właśnie pokazuje, że artysta tworzy pewną kreację, a równocześnie tutaj w pewnym sensie Malczewski chce też podważyć to, że tworzenie tematyki narodowo-wyzwoleńczej w tamtym czasie powinno być dla artysty oczywiste. Malczewski pokazuje, że nie, że to próbuje protestować w pewnym sensie właśnie poprzez tą skomplikowaną wymowę tego dzieła, szczególnie przez tą czarną postać, która stoi w oknie. To jest postać, tak, czyli tej melancholii, tak? Tak, tytułowej. Myślę, że tutaj powinniśmy też chyba wspomnieć o związkach Malczewskiego z Wielkopolską. Z Rogalinem, z Edwardem Aleksandrem Raczyńskim i tym obrazem, który też tutaj jest na tej wystawie, w Tumanie. W Tumanie, na co dzień w Rogalinie eksponowany. W Rogalinie jest obraz i teraz też musimy pamiętać, że oprócz malarzy, oprócz poetów, polskie ziemiaństwo tu w Wielkopolsce także odegrało ogromną rolę edukacyjną, ponieważ kolekcjonerstwo się rozwinęło w bardzo szeroki sposób, tak? Izabela z Flemingów Czartoryska, Izabela i Tytus Działyński, Edward Raczyński, no to już tutaj mówiliśmy. Także to jest także bardzo istotne i Malczewski tutaj będąc pożenił znowu krajobraz miejsca z tym swoim widokiem postaci do historii nawiązujących. Może nie bezpośrednio, ale takiej symbolice. Tak. W pewnym sensie rozdarł tą zwykłą, prozaiczną wizję teraźniejszości, tego po prostu zwykłego, monotonnego pejzażu, takim dziwnym zjawiskiem, prawda, które wyłani się z kurzu, który został poderwany wiatrem gdzieś na drodze, tak jakby obrazując, że nawet w tym pyle na ścieżce polnej są zapisane te losy narodu, prawda, ta Polonia skuta kajdanami, którą tam widać. To wszystko... Nie da się z historii wyzwolić. Tak. Ją trzeba znać, o niej rozmawiać. Historia łączy się z teraźniejszością. I ta wystawa temu pomaga pewnie. Choć z drugiej strony jeszcze może bym wróciła do tej melancholii, bo Malczewski pokazuje też jakieś zagrożenie w tym wszystkim, prawda? On pokazuje, że ta melancholia, która stoi jakby na straży wyjścia z pracowni, prawda? Zagradza to okno uchylone. Ona w pewnym sensie wskazuje na to, że można się też zapętlić w tym temacie. Jakbyśmy zwrócili uwagę na te postaci, które w tej melancholii tam w tym wirze walki się kotłują, moglibyśmy zadać pytanie, gdzie tam jest wróg? Z kim oni w ogóle walczą? Przecież tam nie ma
wroga. Nie ma wroga, nie ma wyjścia i właściwie te postaci są zapętlone w jakimś takim szale, w amoku i w takiej melancholii, prawda? Tak jak to jest to, o czym mówi ten obraz, która właśnie unieruchamia naród, ale też trwoni jego energię. No jeszcze genialne zestawienie melancholii z Rejtanem, Matejki tak. obok, wchodząc na tę wystawę, to od razu uderza i też pokazuje różny sposób widzenia historii i interpretacji. Pani Zuzanno, ja chciałem Pani bardzo podziękować za to, że Pani tutaj nas gości dzisiaj. Zachęcić wszystkich, którzy dadzą jeszcze radę przyjść do Muzeum Narodowego w Poznaniu, aby obejrzeć tę wystawę, która jest no, niesamowitym wydarzeniem. I myślę, że dopiero jak będziemy obcować z tymi obrazami, z ich wielością tu artystów, jeszcze lepiej będziemy rozumieli historię Polski, a w tym wypadku siłę obrazu historii Polski. Także jeszcze raz dziękuję. Dziękuję również. Młodych ludzi z rodzicami, z nauczycielami zapraszamy. Przybywajcie do Muzeum Narodowego w Poznaniu.